Witam Ciebie w naszym pierwszym polskim Shopper 6 onboarding. W tym wideo chcę cię przedstawić naszą nową administrację. Żeby znaleźć stronę do zalogowania, dodaj ukośnika i słowo admin do Twojej domeny. Na pierwszej stronie znajdziesz Twój dashboard i różne informacje. Możesz zmienić język interfejsu użytkownika, jak wchodzisz na Twój profil po lewej stronie na dole. Możesz wybrać każdy język, który jest zainstalowany. Niestety, w demonstracyjnej wersji, którą użyłam w tym momencie, nie ma tej możliwości zmienić na polski język. Dlatego pokażę Tobie naszą administrację w języku angielskim. Wracając na dashboard, znajdziesz różne dokumentacje, żeby poznać naszą nową edycję Shopware 6. Od razu na początku widać bardzo dużą różnicę z backendu Shopware 5. Nie używamy 10 różnych okien, cała administracja jest widoczna na jednej stronie. Po lewej stronie znajdziesz aktualną wersję i status Twojego shopu. Jeżeli ampla się pokazuje w zielonym kolorze, to znaczy, że jest wszystko ok. Tuż obok jest funkcja wyszukiwania. Możesz szukać w całej administracji lub w specjalnych kategoriach. Naciskając na dzwonek po prawej stronie, znajdziesz wszystkie informacje odnośnie Twojego konta. Na przykład, że jest nowy update dostępny do ściągnięcia. Teraz możemy zacząć z pierwszą kategorią katalogi, która jest podzielona na produkty, kategorie, dynamiczne grupy produktu, właściwości i producenty. Zaczynamy z administracją Twoich produktów. Na pierwszej stronie znajdziesz jedną tabelę zawierając najważniejsze informacje dotyczące Twoich produktów. Jeżeli naklikniesz po prawej stronie na te trzy kropki, możesz usunąć lub zedytować Twój wybrany produkt. Pod funkcją wyszukiwania stworzysz nowy produkt. Twoje kategorie możesz edytować tą samą metodą. Używając trzech kropek, możesz stworzyć nową kategorię: edytować, usunąć lub zmienić kolejność. Kontynuujemy z dynamiczną grupą produktów, np. Bundle Product, i która ma być widoczna na Twojej storefront. Jeżeli stworzysz nową dynamiczną grupę, znajdziesz taką samą tabelę, jak już widziałeś w naszej kategorii produktów. Kategoria Twoich właściwości i producentów jest tak samo skonstruowana. Całkiem u góry widzisz zielony pasek, który zmieni kolor, jak tylko zmienisz kategorię, ponieważ każda kategoria ma własny kolor. Przełączamy się na następną kategorię zamówień i widzisz, że zielony pasek zmienił kolor na fioletowy. W tej kategorii znajdziesz wszystkie zamówienia i najważniejsze informacje. Używając trzech kropek po prawej stronie, dostaniesz szczegółowe informacje lub możliwość usuwania i edytowania. U góry możesz ręcznie podać nowe zamówienie. Następna kategoria pokazuje Tobie listę wszystkich klientów i najważniejsze informacje, jak nazwę i adres. Używając trzech kropek po prawej stronie dostaniesz szczegółowe informacje wybranego klienta i możliwość usuwania i edytowania. Następną kategorię Content używasz na wizualizację Twojego sklepu. Wybierając pierwszą subkategorię nawigacja zmniejsza się, aby było więcej miejsca do stworzenia nowej strony. Zaczynając subkategorią Shopping Experiences masz możliwość stworzyć Twój sklep internetowy bardziej żywy. Możesz tworzyć nowe układy i wypełnić je własnymi mediami, co prowadzi nas do następnej podkategorii Media. Tutaj znajdziesz już kilka istniejących folderów, które mogłyby ułatwić zarządzanie multimediów. Po prawej stronie możesz dodać nowy folder, pozortować istniejących folderów i zmienić prezentację. U góry również możesz przesłać swoje pilki. Poniżej subkategorii multimediów znajdują się Themes. Do których można dodać podgląd, zmienić nazwę lub usunąć je. Jeżeli chcesz wyświetlić całą nawigację, po prostu kliknij strzałkę po lewej stronie nad administratorem. Teraz przejdziemy do następnej kategorii marketing i promocje. Tutaj znajdziesz tabelkę z promocjami, np. 10% na wszystkie produkty lub coś w tym kierunku. Aby dodać nową promocję, kliknij zakładkę powyżej. Odbiorcy newslettera zostaną również pokazani w liście. Następna kategoria pokazuje ustawienia. Możesz edytować wszystko co dotyczy twojego sklepu i systemu. Na przykład podatki, koszty wysyłki lub płatność. Możesz także edytować użytkowników i przeróbki oraz twoje konto z Shopware. Poniżej ustawień znajdziesz Twoje kanały sprzedaży: np. różne sklepy internetowe lub zarządzania towarami, które można połączyć z pomocą interfejsu API. Wybierając mniejszą, zobaczysz główne ustawienia: np. wybrane metody płatności lub wysyłki. Na koniec chcę Tobie pokazać administratora poniżej. Wystarczy kliknąć na swój profil, żeby zobaczyć swoje informacje. Tutaj możesz edytować Twój profil, na przykład zmienić adres e-mailowy, zmienić język użytkownika, ustawić nowe hasło lub wstawić zdjęcie. Zdjęcie zostanie wyświetlone w lewym rogu obok nazwy użytkownika. Istnieją także skróty klawiaturowe do szybszej i bardziej wydanej administracji. Pod koniec tylko się trzeba wylogować. I dziękuję za oglądanie.